urządzeniach. Jak to? Poczekaj, ja pamiętam, że było taki mail. Czekaj, zobaczę, czy nie widać. Oczywiście, że można. Tomasz Olejnik i już jesteśmy na gali Royal Division. Niestety, jak mogliście zauważyć, były duże problemy techniczne, lecz jak widzicie, już jesteśmy. Za chwilę wszystko się odbędzie. No i przepraszamy Was za to, że tamta konferencja niestety nie miała takiej jakości jak teraz stream, lecz od samego rana mieliśmy duże problemy z obiektem, jak i z całą organizacją, ale na szczęście już jesteśmy, no i powoli wszystko możemy zaczynać, więc jeszcze raz chciałbym Was przeprosić za to opóźnienie. No i co, szykujcie sobie coś do zjedzenia i możecie za chwilę już spodziewać się tutaj pięknego widowiska. No i przełączona siatka jest? Okej, oni... złotych. Nie, luks, realizacja jest luks. Kevin, przycisz trochę. Siema. Czy wiesz, też czekam jeszcze na oficjalne. Czy widzę, że już mam złotych. To, ale jeszcze... Ale odpalisz to RD, wpłacimy już za dwie osoby przynajmniej. Kurwa no. Czekajcie, jeszcze raz muszę to skopiować. Jak to się kopiuje? Kopiuj. Tutaj wklej. Dobra, zobaczmy pierwszą bitkę. No, od razu odżyłaś, widzę. A więc... Okej. Okay. 5 złotych. A więc jesteśmy już po krótkiej przerwie. W końcu zaczynamy, musieliśmy zmienić... Dzięki, stary Muran. ...trochę formuły. Formułę, ponieważ nie będzie 7 gladiatorów, a będą to pojedynki 1 na 1, no i będą jeszcze tutaj spokojnie różne ciekawe opcje, więc co, pierwsza walka będzie Ziomala kontra Matsu. Zapraszam Was serdecznie do zobaczenia tutaj tej oto pięknej waleczki. O kurde, no i co? No i biją się. No i gdzie jest sędzia? 5 złotych. Gdzieś tam z tyłu, przecież mówił w wywiadzie. Poczekajcie, bo bez muzyki jest tak dziwnie. Ja tutaj dodam trochę, urozmaicę. Czekajcie, widzowie. 10 złotych. Epic music. Dziesięć złotych.
Jejku, biedni. Na tych cienkich matach. Ej, to jest strasznie niebezpieczne. Koniec walki? Przerwa chyba. Kurwa, czekajcie. Nie, chyba koniec pierwszej rundy. No tak. Dobra, a więc mamy tutaj mały przedsmak przed kolejną galą Royal Division, którą my... A nie, to była walka pokazowa. Byście mieli przyjemność zobaczyć. Niestety mieliśmy ciężko naprawdę, żeby zorganizować tą galę. Dużo osób... Podrzucało nam kłody pod nogi, nie mogliśmy tutaj zorganizować niestety nic i na ostatnią chwilę tak naprawdę wszystko załatwialiśmy. Lecimy z następną waleczką. Godzina 30 to trwa. To są replaye. Ale zobacz, replaye są. Ale już... Nie wiem, pół godziny tam było ponad, nie? Co? Pół godziny przeskoczyłeś? Tak, przez pół godziny nic się nie działo. No, ale już jesteśmy z wami spokojnie. No i co? No, ale... 5 złotych. Witam was serdecznie, przepraszam za to opóźnienie, lecz niestety mieliśmy... Co tak przerywa? Znów problemy techniczne, ale znów, ale już jesteśmy z wami spokojnie. No i co? W poprzedniej walce sparingu dużo osób pisało, że nie było widać sędziego. Sparingi, pamiętajcie, nie są punktowane. My mamy... No, to był sparing, a nie, kurwa, jakieś walki. Poczekaj, ja zadzwonię. Będzie odpiszę jeszcze na to. Pięć złotych. Mamy zrobić piękne show, pokazać wam, że jednak pomimo tych przeciwności losu, my się nie poddajemy. Kupiłaś coś do picia? Sok z granata. A mogę się napić? Tak. Właśnie, bo myślałam, że masz coś.
kurde, miało to naprawdę wyglądać wszystko wiele, wiele, wiele razy, wiele, wiele, dużo lepiej, lecz niestety, no, lecimy dalej ze sparingami, chociaż postaramy się jakoś wam wynagrodzić ten stracony czas tutaj, więc zapraszamy do kolejnej walki. Kurde, szkoda mi go. I on zaraz będzie walczył, tak? Od razu. Tak, bo on mówi właśnie, że to są sparingi. To nie jest gala, tylko sparingi to są. Dobrze, że to... Dobra, przegnij. Ta reklama. O! O kurde. Czemu stop? To co, K1 no to wychodzi? Czy po prostu za... Nie, bo już rozwalili te wały przeciwpowodziowe. 5 złotych. A ja myślę, że tam nie ma sędziego, który ma uprawnienia, dlatego jest schowany za kamerą. A to te stop to nie krzyczy olejnik? Może olejnik. I to jest najlepsze. Tak. No dobra. Ten... Jakie stopy dalej się biją. Dobrze, Miciu. Dobrze. Bomba! 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 Stop, 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 stop. Sędzia krzyczy stop. Olejnik. A więc takie oto wrażenia możemy wam dzisiaj zapewnić. Niestety nie ma walki 7 potężnych gladiatorów. Po pierwsze, nie podoba mi się jedno. Czemu przerwana walka? Przeciwnik jeszcze mógł wyjść z tego. Po drugie, nie, nie możesz. Po trzecie, chciałbym pozdrowić oczywiście ekipę JW5M. Mój narożnik. Całe sztywne południe chłopaków, którzy mnie wyuczyli walki na ulicy. To jest kurwa lepsze niż MMAFIP o wiele, nie? Tutaj to są takie zwroty akcji. Nagle zaraz dostanie woda. Różę, moją rodzinę, moich braci, Ole Mąkę. O, dobra. Sylwestrze możesz transmitować dla każdej ilości osób. Możemy lecieć już na legalu całkowicie. Bo wcześniej miałem dla 30 tysięcy, a już jest 28 tysięcy na YouTubie, nie? I bałem się, że przekroczy 30 tysięcy. I całe Starachowice. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, my dzisiaj robimy show przez to, co się dzisiaj wydarzyło przez cały dzień. Koniec, bo my dzisiaj robimy takie sparingi po prostu, żeby widzowie nie czuli się zawiedzeni. No. Dogrywkę robimy? Sparingu? Dobra. Kurwa, ja to kupię. Ja to chyba kupię. To jest dobre. Czekaj, ja cię tutaj dam, Monika, bo to twoja reakcja. Chodź tutaj bliżej. A mogę pół twarzy? Albo o tu będę. O, mogę być tu? O tu? Możesz. No to super. Czekaj, to gdzieś wywalę w ogóle. Gdzie to jest Insta? Albo chuj, niech se będzie. Czekaj, tu dam, tu. Żeby też tak, żebyśmy tak nie zastawiali rejcami, nie? Trochę nas zmniejszę. Bo tam czasem wchodzili i byliśmy zastawieni. Dobrze. Kurwa, czekaj, tu jest to. Okej. Okay. No, szanowni widzowie, dogrywka! A włączyć muzyczkę? Może włączę muzyczkę. O nie, znowu rozwalają
wały. Zaraz będzie... Stop. Na środek porozpalają. Inna piosenka. Jaka jest z takich dziwnych... Jak na przykład się biją, to jaka najlepsza piosenka by była? Mortal... Fish boxing music. Nie. Ale co, on mu zapina gilotynę? Nie. Dara, mi się wydaje, że to lepiej jest bez muzyki. Ale to już koniec walki? 5 złotych. Dobra, a więc powoli lecimy tutaj z kolejnym show, więc poczekajcie na kolejny sparing i lecimy dalej. Tak, mi się wydaje, że lepiej to słuchać bez muzyki, żeby było słychać te właśnie tam jakieś... Jak ktoś coś podgaduje. Ale nie wiadomo, kto wygra według ciebie ten sparring, wysoki czy niski. Ja stawiam na tego niższego. No on przerwał już walkę, no to ten z włosami. Ale później była do gry, no ale jeden miał włosy i drugi. Ten, co był w parterze, wyższy. No to jeden był w parterze i drugi. Wyższy. Że wyższy według ciebie wygrał? No nie wiem, no tak zrozumiałam. Nie, to nie jest tak, że ten odklepał. No zobacz, była gilotyna, ale to nie jest, że on odklepał, zobacz. No tak. To nie jest tak, że on chciał przerwania, to po prostu tamci se przerwali nagle. Ale to dzięki Pekura za suba. Aha, okej. No dobra. Czekaj, chcę zobaczyć, czy na pewno nie odklepał, bo tutaj ma rękę. Nie, nie odklepał, ale ja myślałam, że właśnie Olejnik już przerwał, że... A, słyszę, ale nie, skup się. Słuchaj tego, ktoś podgaduje do Olejnika, żeby zakończył. Słuchaj, skup się na słuchawkach. Ja podgłoszę też trochę to. 5 złotych. A jeszcze głos. Ktoś po prostu podgadał do tego sędziego, kończ. I dlatego skończyli. 5 złotych. No kurwa, co to za jakieś jebane stopy? Wypowalanie kurwa. Nie dobrze się uważać, wszystko i tyle. Kurwa, nie mam to. 5 złotych. Dobra, a więc powoli lecimy tutaj z kolejnym show, więc poczekajcie na kolejny sparing i lecimy dalej. Dzięki, Heluś. 25 zł. Tutaj to jest powtórka. Czy spokojnie, może być już 30 tysięcy ponad ludzi, bo ja już mam pozwolenie nieograniczone osobowo. 5 zł. Okej, czyli jest półtora godzinna gala, ale tak naprawdę show to jest z 8 minut łącznie. To wychodzi, że tak naprawdę ta gala była najdroższą galą spośród wszystkich frykowych gal, jeśli chodzi o organizację. Bo przypuśćmy nawet, że jeżeli Fame robi, wydaje tam kilka milionów, ale to trwa show 4 godziny, no to na minut, a oni na przykład wydali 20 tysięcy na wszystko, a trwało to łącznie z 6, 7, 5 minut? Musiałbym policzyć, nie? Ale... Wychodzi to kurwa całkiem
Co tu się stało? Odśwież. Oni wydali 20 zł? To wiecie, chyba zawodnicy mieli jakieś wynagrodzenie, mi się wydaje, nie? Też zatrudnienie firmy, która robi realizację na żywo, kosztuje. Też stworzenie tej strony z tymi płatnościami, żeby to wszystko działało, to tak, no nie wiem. Podejrzewam, że to wszystko było opłacone już wcześniej. Przez co? Przez Antka? Nie. No. Nie, ale to chyba myślę, Antka nigdy nie była chyba. 6 złotych 60. Nie, ale w CIDG to inny gość jest w ogóle, nie? Ten, z który... O! O, włodarz wychodzi, moi drodzy, do walki. Walki. Przystąpi. Ale w ogóle wychodzi do walki z tym gościem, który się przed chwilą bił. No bo nie ma już innych. No dobra, czyli Olejnik teraz walczy z przegranym tamtej walki. Nie wiem, jaka tutaj jest drabinka, jeszcze takie nie widziałem. Ale przegrany zostaje na macie i walczy dalej w tym turnieju. Ale zauważ jeszcze jedno, że Olejnik jest sędzią. Sędzia, organizator, włodarz teraz walczy w jednej osobie. To jest, on jest jak Pan Bóg w trzech osobach. By pokazać wam prawdziwe show, namiastkę tego, na co nas stać, do walki przystąpi nasz włodarz, Tomek Olejnik! Kurwa, dobry chłop, ale zobaczcie, no nie wiem, by nawet do chłopaków z warszawskiego koksa by się odezwał, nie? Oni mają oktagon, by sobie tam powalczyli. Chłopaki by machnęli ręką, nie? Tak mi się wydaje, oni są spoko przecież. Pozwoliliby im nawet, no co, nie pozwoliliby im zorganizować galę? A ty byś pozwolił mu zorganizować galę u siebie? No ale przecież oni już, no oni już nie mają nic związanego z tamtym przypałem, że Putin kontra Zełenski. No nieważne, ale no nie sugeruj tak, żeby, wiesz, pozwolili. No według mnie tak by się... nie pozwolili. No nie wiem. 5 złotych. Nie, jak kiedyś gadałem, to że my możemy na przykład sobie zrobić te sparingi online. No dobrze, my z Norbertem możemy. Gadałem na przykład, nie? Przez naszą stronę przepraszamy macie bonusowo taką walkę Olejnika tutaj w boksie. Sparing taki króciutki. Powiem szczerze, że nie ruszałem się długo na macie i... A przeciwnika w kawę? Z drugiej strony. Naprzeciwko Tomka stanie Wawron! Weźcie, przesunijcie, nie widać. Zawodnik z rundy drugiej! Zawodnik z rundy drugiej, nawet nie z drugiego sparingu, tylko z rundy drugiej. 5 złotych. To będzie straszne. Czekaj. Nie, jak jest to ten? A, tutaj. Olejnik ma 0,2 tak jak ja, to jest podobny poziom. Bo też Femie miał dwie walki. Lepiej się. Ale czemu ten chłopak ma zakaz oddawania ciosów, ten drugi? Nie, dlaczego? Przecież oddaje. Który ma zakaz ciosów? Olejnik czy ten w spodniach, czy... Ten drugi. Nie, no przecież bije ten drugi. No tak trochę mało jak na jego formę. Czy on zaraz zaatakuje tego Olejnika? Nie wiem, Sywek, jemu metka wystaje. Coś albo tu jest może, nie tak. Bo może są markowe spodnie, po prostu chciał się pochwalić. Albo nie, wiesz co, to czasem jak się robi w toalecie dwójkę i się dobrze nie podetrzesz, to zostawiasz trochę papieru. I może, tak niektórzy robią, nie to, że ja, ale niektórzy tak robią. I być może oni mieli czarny papier w toalecie. Ciciwo komunika, śmieję się trochę z żartów. Daleka droga ci do żartów jeszcze. A
ale ten fajny jest ten drugi, bo jest wyjątkowo spokojny i jakby no, olejnik jest łatwy do... łatwo się go czyta, tak? 10 złotych. Ale straszny stres przeżywa olejnik. Ale właśnie, może to jest odcinek. Zorganizowałem galę w 24 godziny. Roznieśli do ptaka. Co, już? Koniec do mnie. 5 złotych. Jakie kurwa jaja. To jest za głośno. A, jest druga runda, czekaj. Czy to jest powtórka? Nie wiem. Nie, to druga runda. Chyba druga. Kaszlą. Druga runda. Kto według was wygrał pierwszą? Głosujcie. Zawodnik w spodniach długich, czy zawodnik w spodniach krótkich? Wydaje mi się, że ten wysoki nic nie ćwiczy. Że on tak... Chociaż nie, dobra, trochę jednak trzyma, prawda? A zauważyłaś, że oni chyba nie mają szczęk? 10 złotych. W ogóle? Bo normalnie gadają, nie słychać tych, że coś tam. Oni chyba nie mają szczęk. Ale wydawało mi się, że w poprzedniej walce mieli. W poprzedniej mieli, ale tutaj wydaje mi się, że olejnik nie ma. No bo on też nie był przygotowany. 5 więc złotych. Pewnie sobie nie zrobił szczęki. O kurde, wiesz co, to strasznie się poświęca. Szczególnie, że on niewiele potrafi też. I on cały czas dostaje. Okej. On już nie chce być bity, no. No zobacz, ten walczy jedną ręką tylko, nie no. Używa drugiej. Tak. Koniec rundy drugiej! Jedziesz, 5 złotych. Ej, ale kończymy. To są najtańsze. Tak, to są najtańsze rękawice z Decathlon. Da, wyłączamy muzykę, bo tutaj są jakieś tajemnice i można je podsłuchać. Puszczane. 5 złotych. Więc zobaczy. Czekajcie. Pięć złotych. Jedziesz, kurwa, normalnie. Ej, ale kolczyka sobie mi, kurwa. Kolczyka wyjmij, coś było. 5 złotych. Tomek. Lecimy na żywot? Co tu się dzieje? Dawaj te opaski. Opaski, dobra. Dobra. A teraz będzie walka w opaskach na oczy. 50. Dzięki, Aga, Dawaj, znajdź mnie. Ale ktoś by... Nie,
nie rozumiem, czemu tamtym walczył dwie rundy. Bo wszyscy zawodnicy podarli kontrakty, jak zobaczyli ten oktagon i powiedzieli, że nie walczą. I on chce ratować galę, rozumiesz? Zostało mu dwóch jakichś gości i on sam. Więc on walczy teraz każdy z każdym. On z każdym walczy teraz. Chyba tak. Włodarz i sędzia w jednym. No. Dobra. Dobra, daj mi ktoś powiedzieć, o co chodzi. Dobra, on jest i komentatorem, i konferansjerem, to się chyba tak nazywa, ten kto opowiada o formule walki, nie? Że teraz będzie walka taka i taka. Kusiak, witamy wśród wilków, au! Mikrofon włączony? 5 zł. Jest? Dobra, widziałem, że podobało wam się zobaczyć potężnego olejnika w ringu, więc teraz mamy dla was kolejny świetny sparring, ale jest takie, że będziemy mieli opaski na oczach i nie będziemy kompletnie nic tutaj widzieli. No i tak to by się wyglądało. Kurde, więcej rzeczy na temat tego, co dzisiaj się wydarzyło, jutro na spokojnie wam opowiem, ponieważ to naprawdę jest scena na film z Hollywood. A my teraz zakładamy opaseczki i lecimy. Czekaj. Start. 10 złotych. Tomek, teraz jesteś. Teraz. 25 zł. Uważaj, Tomek. Dwa kroki do przodu. Tak, to jest ta gala, co się miał być fake Putin z fake Zełenskim. Tylko, że po prostu wygonili ich, bo mieli robić w jakimś klubie, ale właściciel klubu ich wygonił chyba. Tam Umalczyński na Twitterze pisał. No i w ogóle, nie? Królikowski z tego się też wycofał, Olejnik został włodarzem. Dużo się działo. Góra. 5 złotych. 3 kroki do przodu. Dawaj. Ale ten coś widzi chyba, nie? Nie. Tomek. Prosto. Damian prosto. Prawo. Odkręć się lekko prawo. Tomek. Dwa kroki. Dawaj. Nie. Stawaj, Tomek. Nieźle. Stój tak, jak stoisz. Trzy szybkie kroki naprzód i pod brudek. Dawaj. Trzy szybkie kroki, Tomek, wyżej. Pod brudek mi cały czas. Koniec pierwszej rundy. Maciek, witamy wśród wilków, au. Dobra, idź po prawo. O, właśnie, miał walczyć ten Robalini z tym. Pamiętasz, jak oglądaliśmy Elite Fighters? I tam był taki gość, co wyszedł, tak ruszył ręką i mówi, że zerwał bark. Pamiętasz? Była taka walka. I miał być rewanż na tej gali. Ale chyba nie doszło do tego. Niestety, jak mówiłem wcześniej, jebać tych, co nam kłody pod nogi rzucali. Co? Może już... może przewinąłeś za daleko. Nie. Niestety... Jak mówiłem wcześniej, jebać tych, co nam kłody pod nogi rzucali. O. Nie, to highlightsy. To highlightsy pomijamy.
złotych. Coś tu było słychać. Coś było, że coś będą załatwiać. Ktoś napisał, że jesteś złotych. Ładna. Monika, świetne WF-y były z codziennymi wyzwaniami. Sylwek, możesz pozdrowić klasę 8 z Raszowej. Pozdrawiam klasę 8 z Raszowej. Bo często właśnie, że WF-iści puszczali. 20 złotych. O. Nikt nam kłód pod nogi. Wawron. Ale jestem do... Wybaczcie, że jestem jeszcze w oktagonie bez koszulki, ale jestem dopiero po swoim sparingu, więc w tym momencie zawalczy Gawron z Mastym Matem. Zapraszam was. Wawron. Oczywiście, że Wawron. Żubik, powodzenia. No i co? To jest dobre show, to jest Royal Divi. Dzięki widzu, dzięki za stówkę. Vision, nikt nam kłód pod nogi nie rzuci, jazda! Gdzieś jak cię komplementują? Gdzieś? Częściej możesz się pojawiać na streamach. Co, zła jest zabawa? Mhm. Ładna gala, nie, ładna gala jest do oglądania. Oczywiście ten chłopak tak jedną ręką bardziej walczy. O, weszło. A jakbym podłożył pod to jakiś komentarz? Gali bokserskiej. Weź włączyłeś galę bokserską. Płynie, mamy remis. Dawaj, kurwa! Wspierają gospodarzy. Pizdę walimy! Świetna akcja w obronie. Nie no, ni chuja, człowieku. Nie idzie mi to strzelić. Ronaldinho, kurwa. Jaki Ronaldinho? Co ty krzyczysz, jak ten Ronaldinho nie ma już piłki nawet przy sobie, a ty krzyczysz Ronaldinho, kurwa. Pierdolony debilu. No za ten Ronaldinho, kurwa! Zrobiłeś nieprzyjemnie, ten się boi, różowy. No, właśnie coś są. Dobra, koniec rundy! Dostał w nos, nie? Jedynek. Złotych. Więc... Dobra, chcesz jeszcze kawałek? Nie. Dobra, więc tak to wyglądał. Króciutki, ale bardzo masniutki pojedynek. A to obraza dla ciebie? On ma szczękę. A, że ze mną teraz chcesz? No dobra, mówisz, że tlenu nie ma, to wykorzystam sytuację i wchodzę do sparingu. No co my będziemy? Chyba tak oto mogę jakoś wam wynagrodzić. Ej, ale zobacz, to jest dobry kurwa pomysł. Ja kiedyś z Norbertem gadałem. Zobacz, mamy Martę Linkiewicz, Pączek, Smolasty, ty, ja. I żebyśmy robili sobie dzień sparingowy w
spotykamy się w 12 osób, tak jak się spotykaliśmy na przykład przed galą i robimy sobie na przykład nawet bez pay-per-view, ale live'a, albo nawet pay-per-view za piątaka. U Norberta sparingi. Kurwa. To lepsza by była gala tak naprawdę troszeczkę od tego, nie? Tam się więcej dzieje jakiejś rzeczy. Nagrodzić naprawdę to, że fajne pomysł. Dzisiaj niestety nie szło nam po myśli, ale damy radę. O dobra, jest walka. To nie wiem, czy to już nie finałowa. Bo mówię ci, że tutaj jest tak. Mówiłem ci kurwa od początku, że ja to rozgryzłem. Że zobacz, była walka dwóch, ten co przegrał został. Bo tu jest taka drabinka odwrócona. Żeby dojść do finału musisz przegrywać. I tak, Olejnik przegrał i został. Ten z długimi włosami przegrał pierwszy, to został. Bił się z Olejnikiem. A później walczył z tym. Ten w różowej czapce przegrał i też został. A tamten odpadł. Kumasz. I teraz oni walczą tutaj... już o puchar. Okay. To jest odwrócona. Dobra. 5 złotych. Dobra. Ma to jakiś sens. Olejnik już pokaże. O tego to się nie boi bić, ten różowy. Nie bij w tej głowy. Co? Nie bij w tej głowy. A, wyszli za... Patrz. Nie przewidzicie, co się może wydarzyć. Więc sobie pomyślałem, że jak on mówił, tu Royal Division, tu nigdy nie wiecie, co się może wydarzyć. Powiedziałem, że ten stoi mu za plecami i myślałem, że mu jewnie takiego z całej siły w bok i wtedy Olejnik pada i to by było takie idealne. Royal Division, tu nigdy nie wiecie, co się może wydarzyć. Pum! I knockout. Taki miałem, tak mi się wydawało, że on tak zrobi, nie? No szkoda. 30 złotych. Wy nie przewidzicie, co się może wydarzyć. O, w tym momencie myślałem. To już wiemy, gdzie Ksajon na sparingu dostał w nos. Nie, ale to wyszło, że Olejnik wygrał pierwszą walkę w swojej karierze. O, czekajcie. 5 złotych. Ej, gadają o mnie, słyszysz? Że Wardęga robi live'a, poczekaj. Słuchaj się. 5 złotych. To on do mnie dzwoni może. My jesteśmy na kamerę, tak? Okej. Anka, witamy wśród wilków, au. Więc my teraz, jak mogliście zauważyć, z Sylwkiem rozmawiamy, no i już troszkę na kanale zobaczycie. O, widzisz, ja jestem tutaj gość. Mam reklamę na gali. Powiedzieli. Nie no, powiedział, że nie no, jak, no ja to robię zwykłego live'a, oni mieli galę i powiedział, że z Sylwkiem rozmawiał i będzie u Sylwka. Widzisz, kurwa, zajebiście. Czemu teraz, dobra, lecimy dalej. Z
Słyszałeś? Było słychać mniej, że ja ci chciałem zapłacić, tylko mi padła bateria coś tam, jak mówiłem. Widzicie, tu jest dużo smaczków, nie? Zobaczcie, za każdym razem, jak jest ta pokazówka, ona się kończy i przez chwilę, przez 3 sekundy słychać, co oni gadają. To jest taka, wiecie, gala z easter eggami jakimiś takimi. O! Jeszcze jest jedna walka. 5 złotych. Do ludzi, co kupili pay per view, powiedział, że sypka zobaczą darmo. A jestem ciekawy, ile osób to kupiło. Lecimy do ostatnim sparingiem naszej gali. Niestety wiem, że chociaż trochę udało nam się uratować tą sytuację, że cały czas były rzucane nam kłody pod nogi. Każdy robił się nam na przekór, naprawdę. Już każdy myślał, że ta gala w ogóle się nie odbędzie, ale my się nigdy nie poddajemy, choć nie pokazaliśmy wam takiego show, jaki mieliśmy w planach, ponieważ organizacja nam na to nie pozwoliła. Na ostatnią chwilę wszystko musieliśmy zmieniać, wszystko załatwiać, więc dziękuję wam, że do tej pory wytrwaliście. Przepraszam jeszcze raz za to, że były takie problemy techniczne i mam nadzieję, że tą ostatnią walką wynagrodzimy wam to, że w ten sobotni wieczór mogliście... Ale brakuje walki dziewczyn jakiejś, nie? Też by urozmaiciło. Tak. Albo w chłopach z dziewczyną. Olenik by się mógł bić z dziewczyną jakąś. 5 złotych. Tam co szła, ta z wywiadu była taka bojowo nastawiona. Co był wywiad. Poczuć się. Powiesz mu to i może cię posłucha przy pana. 5 złotych. Normalne palenie. Tak. Teraz widzę, że ten chłopak... Dobrze mi ciął! Dobrze! Bomba! 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 Stop, 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 stop! Tylko, że wiesz, on go kopnął, a oni stop. A więc takie oto wrażenia możemy wam dzisiaj zapewnić. Niestety nie ma walki 7 potężnych gladiatorów. Po pierwsze... Nie podoba mi się jedno. Czemu przerwana walka? Przeciwnik jeszcze mógł wyjść z tego. Po drugie. Nie, nie możesz. Po trzecie, chciałbym pozdrowić oczywiście ekipę JW5M. Mój narożnik. Całe sztywne południe chłopaków, którzy mnie wyuczyli walki na ulicy. Róże, moją rodzinę, moich braci, Olę Mąkę i tak dalej. I całe Starachowice. Okej. Okay. No właśnie. Tak jak mówiłem, my dzisiaj robimy show przez to, co się dzisiaj wydarzyło przez cały dzień. Koniec, bo my dzisiaj robimy takie sparingi po prostu, żeby widzowie nie czuli się zawiedzeni. No. Zawiedzeni, i tak są zawiedzeni. Dogrywkę robimy? Sparingu? Dobra. To jest najlepszy moment tej gali. Ooh.
Aj, dobrze, moi drodzy. Tak, wystarczy tego widowiska. Dzisiaj był długi live, wspaniale. Żałujcie, że nie wykupiliście, ale na szczęście była możliwość obejrzenia retransmisji u mnie. Ja postawiłam. Tak, to dzięki Monice, ale też trzeba podziękować organizatorom, że wyrazili zgodę, żebyśmy mogli obejrzeć, a darmo to uczciwa cena, mi się wydaje. Więc myślę, że finalnie wszyscy są zadowoleni. Ty, Monika, się dobrze bawiłaś? Tak. Podsumowując galę, tak. Dobrze. To wszystkiego dobrego. Do widzenia. Jedziesz do domu, tak? Ja myślałam, że ty się żegnasz z widzami, a ty nie, się ja ze mną to jeszcze w Lola będę z sobą, no. Ja w Lola jeszcze będę grał. A, okej. Okay. To ja do domu mam jechać? Ja myślałam, że ty mnie zaprosiłeś na jakiś